Przez wiele lat rysowałem do różnych sportowych gazet. Komentowałem wydarzenia na łamach prasy. Miałem okienka na przykład w katowickim sporcie. No i powstało wiele rysunków, które poszły do prasy. Wiele takich, które nie poszły. No i w pewnym momencie, gdy już się nagromadziło tego tyle, że trzeba było coś z nimi zrobić, no to postanowiłem spróbować wydać je w formie książkowej. Temat piłki nożnej jest jednym z tych tematów, którymi się zajmowałem tak na co dzień, bo i były to sprawy społeczne, były sprawy polityczne, powiedzmy jakaś edukacja, psychologia, coś takiego. Sport był jedną z nich, ale trzeba przyznać, że z największą przyjemnością rysowałem właśnie tematy sportowe. Ze sportem to wygląda tak samo jak z każdą inną dyscypliną. Po prostu trzeba znaleźć jakiś taki element, jakiś taki moment czy jakieś zdarzenie charakterystyczne. No oczywiście już wchodząc w takie konkretne sprawy, no jakieś tam faule, jakieś spięcia, jakieś porażki, jakieś dramaty, a później spróbować nadać temu jakąś humorystyczną czy satyryczną treść. No, tytuł jest prowokacyjny, ale może dobrze by było, żeby to się kiedyś wreszcie spełniło. Aczkolwiek, prawdę powiedziawszy, wszystko co w tej książce napisałem, to można odebrać tak, że raczej w najbliższej przyszłości może się to nie zdarzyć. Nie, dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie.